Szanowni Państwo, wczorajsze wybory i ich pozytywny dla mnie wynik są dla mnie wielkim przeżyciem, ale i wielkim wyzwaniem. Pozwólcie Państwo, że zacznę dzisiaj od podziękowań. Przede wszystkim dziękuję wszystkim elektorom za 100% frekwencję. To naprawdę dla mnie, jako osoby kandydującej, bardzo dobra wiadomość, która oznacza, że wszyscy Państwo dobrze wybraliście swoich przedstawicieli. Wszyscy głosowali, za co bardzo serdecznie dziękuję. W oczywisty sposób dziękuję Państwu za głosowanie na mnie. Traktuję to jako wyraz poparcia dla przedstawionych Państwu wielokrotnie w dyskusjach, w rozmowach i w ostatnim spotkaniu w poniedziałek planów rozwoju uczelni. A przede wszystkim uważam, że to wyraz dużego zaufania dla mnie. Zaufania, że zrobię to, co zapowiadam. Obiecuję Państwu, tak jak już mówiłem wielokrotnie, że swoimi działaniami udowodnię, że ten wybór, który Państwo dokonaliście, był tym właściwym wyborem. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali i czuwali nad elektronicznym sposobem głosowania. Proszę Państwa, to jest dla nas nowe doświadczenie. Wszystko się udało. Wszystko przebiegło sprawnie, wszystko przebiegło transparentnie. Za to wszystkim Państwu dziękuję i myślę, że do, tak jak słyszę, do starej formy głosowania chyba już nikt nie chce wracać i myślę, że jeszcze raz za to dziękuję, za to sprawne, transparentne, wspaniałe przeprowadzenie tego procesu. Tym, co teraz zajmuje moje myśli, tym, o czym teraz, nad czym teraz się koncentruję, to dobór zespołu współpracowników, którzy będą mi pomagać wprowadzić zapowiadane zmiany, zrealizować, utrwalić te zmiany. Oczywiście te zmiany będziemy i te plany, które mamy, będziemy realizować razem z Państwem. Dlatego czekają mnie kolejne liczne spotkania, a o decyzjach, które podejmę, będę Państwa na bieżąco informował. Jeszcze raz dziękuję Państwu. Teraz bardzo krótko, czym zajmowaliśmy się w minionym tygodniu, bo to niesłychanie ważne dla naszych studentów i dla Państwa. Po pierwsze, bardzo dużo uwagi poświęciliśmy powrotowi na uczelnię studentów i pracowników. Zacznijmy od studentów. Wielu z Państwa mówiło wprost w swoich ankietach o wielkim niepokoju. Niepokoju związanym z powrotem do Wrocławia, z powrotem na uczelnię, z powrotem do normalnych zajęć w sytuacji obecnie trwającej, jak Państwo widzicie, epidemii. Oczywiście potraktowaliśmy te głosy bardzo poważnie. Przeanalizowaliśmy dokładnie ostatnie zalecenia obu ministerstw. Wysłuchaliśmy relacji dziekanów wydziałów lekarskich. Ubiegły piątek, mówiłem o tym. Z tego wynika, że większość uczelni medycznych nie planuje powrotu studentów do tego normalnego, klinicznego na przykład funkcjonowania, do tego praktycznego funkcjonowania. Rozmawialiśmy też o tym z rektorami innych wrocławskich uczelni, a o ekspertyzę poprosiliśmy zespół zarządzania kryzysowego. Państwo dziekani przeanalizowali wszystko dokładnie. Zgodnie z ostatecznymi, myślę, że na teraz rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia widzimy, że jest możliwość zaliczenia praktycznych efektów kształcenia. Ta liczba punktów ECTS się zwiększyła. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że w tym roku akademickim studenci fizycznie na uczelnie nie wrócą. Zajęcia i egzaminy prowadzone będą do końca tego roku akademickiego w formie zdalnej. Jedynym wyjątkiem, proszę Państwa, będą egzaminy dyplomowe, które będą odbywały się także po części na terenie uczelni, ale o tym Państwo o szczegółach zainteresowani będą na bieżąco informowani. W formie zdalnej egzaminy przeprowadzone będą na platformie BBB. Od poniedziałku obowiązuje umowa z TestPortalem, który wykorzystamy, tak jak Państwo wiecie, do egzaminów pisemnych. Jestem przekonany, że wszystko pójdzie bardzo gładko, bardzo sprawnie. Tyle jeśli chodzi o studentów. Państwo prosiliście o to. To są decyzje, które podjęliśmy dosłownie w ostatnich dniach. Jeżeli chodzi o pracowników, to w kwestii pracowników, chociaż obiecywaliśmy, że
Już dzisiaj Państwu to zakomunikuję. Bardzo wiele się dzieje. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przedłużeniu pracy zdalnej do 1 czerwca. Proszę Państwa, bo tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo Państwa, pracowników Uniwersytetu Medycznego, Szpitala Uniwersyteckiego, to absolutna nasz priorytet. Trwają analizy, kontaktujemy się z poszczególnymi kierownikami jednostek. Przede wszystkim kontaktujemy się z naszym inspektoratem BHP, ze związkami zawodowymi, prosimy o opinię i w związku z tym wypracowujemy razem z zespołem do spraw zarządzania kryzysowego plan. To będzie na pewno powrót etapowy. To będzie powrót z zachowaniem odpowiednich do aktualnej sytuacji zabezpieczeń. To będzie powrót, który będzie powrotem stopniowym, który nie narazi Państwa na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Z drugiej strony musimy to przygotować spokojnie, przygotować etapowo, w związku z tym do 1 czerwca jest tak, jak powiedziałem, i to jest jednogłośna decyzja Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego. Co przed nami? Proszę Państwa, no ja myślę, że w ciągu najbliższym będziemy starali się jeszcze lepiej wykorzystać nasze doświadczenie z przeszłości. Funkcjonowanie uczelni jest moim zdaniem w tym trudnym czasie bardzo dobre. Coraz więcej czasu musimy poświęcić na plan, na stworzenie planu rozwoju uczelni na najbliższe miesiące, czy nawet na najbliższe lata. No i chyba też, bez chyba, na realizację zapowiedzianych przeze mnie planów. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wybór, za wsparcie, które Państwo udzieliliście mi, za te liczne rozmowy, które z Państwem odbyłem. Dzisiaj życzę Państwu wszystkiego dobrego na nadchodzący weekend. 3 dni odpoczynku przed nami, chwili odpoczynku, chwili spokoju, ale proszę pamiętać, że no, epidemia wciąż trwa. Ilość przypadków maleje, ale wciąż to nie znaczy, że powinniśmy całkiem zapomnieć o obostrzeniach. Wręcz odwrotnie, musimy o nich pamiętać. Dbajcie Państwo o siebie, uważajcie na siebie. Dziękuję, do zobaczenia za tydzień. Do widzenia Państwu.